Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz. Jestem właśnie za kierownicą Mana. Co to za Man, to zaraz sobie zobaczymy. Jak już poznajecie to Lyons City. Jest czwartek, 8 października, godzina 15:09, Sopot. A my jedziemy na linii 181, kierunek nie Kulikowa, tylko Kaczebuki. Idziemy z Sopotu na Kaczebuki, jedziemy Manem MG323 Lyon City. Przegubowym, numer 787, będący własnością przewozów autobusowych Gryf w Żukowie. I dzisiaj ten model właśnie jeździ na tej brygadzie. Wybrałem brygadę popołudniową, żebym mógł ochłonąć po tym, żebym mógł odpocząć po wieczornej jeździe na meczowym 158. Co tu gadać, jedziemy. Niestety zapomniałem o trakcji, dlatego jej tutaj nie widać. Byśmy sprawdzili, jak wygląda trakcja nowa, rozszerzona na wszystkie linie. Na wszystkich linii, nie tylko na wszystkie linki, ale zrobimy to następnym razem, może na jakiejś linii trolejbusowej. Mamy wyświetlacze wewnętrzne, siedzenia, tutaj wszelkie informacje. Pasowniki. Zajmiemy sobie miejsce tu. Jak widzicie, wspomniałem niestety zamknąć, otworzyć czwartych drzwi. Widzicie, że mi to otwieranie drzwi kulawo szło, bo na początku otworzyłem po drugie drzwi, a potem trzecie, nie udało mi się otworzyć czwartek, mimo że chciałem. Jesteśmy w Sopocie. Zmierzamy jego 180 na Kaczebuki. Do Gdyni. Na obrzeżach Gdyni. Zatrzymujemy się na czerwonym. Oczywiście zgodnie z przepisami dzisiaj rząd wprowadza nowe obostrzenia, które mają obowiązywać od soboty. Dotyczą one rozszerzenia strefy żółtej na cały kraj. Obecnie nie ma jednego w Polsce zielonego obszaru, ani jednej zielonej strefy. Wszystko jest żółte albo czerwone. Ze względu na to, że dzisiaj liczba zakażeń wirusem wyniosła ponad 4000, dokładnie 4280. I liczba zgonów też była dzisiaj rekordowa, 76 zgonów, w większości osoby starsze. Jednak była tam jakaś osoba pod 40 na liście tych 76 osób zmarłych, ogromnej ilości osób jak na Polskę. Niestety smutne jest to, co się dzieje, dlatego trzeba jakieś obostrzenia ograniczyć. Ja przy telewizorze słyszałem, że zamknąć szkoły, bo to one są główną przyczyną zarażeń. Dzieci przynoszą koronawirusy ze szkoły, często te osoby w oko przechodzą i zarażają swoich rodziców, dziadków, którzy później umierają, ciężko chorują, muszą być podłączeni do respiratorów. Trzeba zamknąć szkołę, a nie cały czas kontynuować stacjonarne nauczanie. Albo zostawić ten obowiązek nauki stacjonarnej tylko dla dzieci od pierwszej do trzeciej klasy, bo one wymagają opieki, żeby rodzice też nie mieli problemów z pracą, żeby mogli pracować, żeby nie musieli brać urlopu ze względu na opiekę nad dzieckiem, a starszych uczniów, którzy już umieją sobie poradzić, skierować na nauczanie zdalne. To by było dobrym pomysłem, a tak to jeżeli strefę żółtą na cały kraju
rozszerzyli, będziemy wszyscy musieli nosić maseczki teraz na otwartej przestrzeni albo przy ulicy. Zastanawiam się, jak to będzie z rowerem, bo pamiętam, miałem taką sytuację, że wiosną, kiedy wybrałem się na wycieczkę rowerową w maseczce, wtedy był obowiązek zakrywania twarzy na otwartej przestrzeni za pomocą maseczki albo części odzieży, wiecie o co chodzi. I pogoda była nie najlepsza, zanosiło się na deszcz, a ja chciałem koniecznie pojechać na ten rower. No i rozpoczął się deszcz. Zaczął padać. Nie dość, że maseczka powoduje, że te okulary parują, no to miałem trudności. Musiałem czyścić okulary. Kiedy jechałem ulicą, no to wpierdoliłem się w krzak, którego nie widziałem. Na szczęście nie był to inny rowerzysta. Po prostu na szczęście nic się nie stało, krzakowi też się nic nie stało, mnie się nic nie stało. Nie mogłem oddychać, bo dużo się wody nalało na maskę. Jeszcze miałem taką sytuację z rowerzystą w maju. Tam niedzielę, kiedy miał być wybory prezydenckie, one się nie odbyły. I Jacek Sasin wydrukował te karty za 70 zł, które za 70 milionów, które się wtedy nie przydały. To wtedy postanowiłem wybrać się na wieczorną wycieczkę, bo wtedy mnie nauka fizyki do matury wykończała, żebym nie był rozwalony psychicznie, żeby mój stan psychiczny był jak najlepszy. No to wybrałem się wieczorem na rower, kiedyś już się miało. Problem polega na tym, że nie powiedziałem rodzicom, że chcę jechać po całej Częstochowie. Dojechałem do Alei Jana Pawła II, do centrum. No i wracałem Aleją Krajowej, którą jak tego dnia było, nie była oświetlona w ogóle latarnią, w ogóle były ciemności egipskie. Wydawało mi się, że jadę bezpiecznie, jechałem ostrożnie, nie za szybko, nie szarżowałem szczególnie. Aż tu nagle wjeżdża we mnie pijany kierowca, pijany rowerzysta. On się przewraca, ja się na szczęście nie przewróciłem, nic mi się nie stało poza lekkim zranieniem małego palca prawej ręki. Ale nic poważnego to nie było. Zaraz po powrocie do domu tata kazał mi wywalić ten opatrunek do kosza. Przez pewien czas miałem trochę nadwyrężony ten palec, pamiętam. Z tym człowiekiem nie było kontaktu, ponieważ tak jak mówiłem, był nawalony jak Messerschmitt. Kiedy wezmę pomoc, pamiętam o tym, żeby wezwać pomoc, bo czułem się odpowiedzialny za tego człowieka. Zwłaszcza, że nie było na jego kontaktu, on też mi groził, że mnie zabije. Ale ja to mu wybaczyłem, nie powiedziałem policjantom, którzy przyjechali, że on mi groził, że jakieś groźby karalne z używaniem słów wulgarnych. On w moją stronę kierował, on często przeklinał podczas rozmowy ze mną, jak już z nim kontakt był. Ale ten wypadek był jego winą, niestety. Trochę były problemy z wezwaniem tej pomocy, bo nie wiedziałem do końca, gdzie to jest. Było tak ciemno, nie wiedziałem. To było koło Politechniki Częstochowskiej. U nas. No i za bardzo się nie orientowałem, na której wysokości jestem. Raz jak nazywa się ulica, która znajduje się przy wejściu na Politechnikę. Dodatkowo jeszcze miałem problem, ponieważ nie miałem szafy na koncie, nie mogłem
Mogłem tylko dzwonić, miałem tylko kilka złotych, że nie mogłem korzystać z internetu, no bo by mi to za to skasowało. Nie miałem wykupionego pakietu akurat tego miesiąca. O tym zapomniałem, żeby ten pakiet odnowić. No i właśnie nie mogłem sprawdzić na mapie z tego powodu, gdzie my w ogóle jesteśmy. Musiałem machać tam rękami, świecić latarką w telefonie, żeby oni się zorientowali, gdzie się znajdujemy. Zaczęło się od badania alkoholowego dokonanego przez policjantów. Ja byłem trzeźwy, bo przyznam wam się, że utopiłem dzień wcześniej. Kieliszek sobie wypiłem do kaszaneczki. Tak jak tradycyjnie jest, żeby ona nie powodowała, że wam przewraca w żołądku. I też to jest teoria spiskowa, bo kaszankę myślę, że można popijać szybciej, chce, a i tak nie będzie żadnej niestrawności i zatrucia pokarmowego spowodowanego jej skonsumowaniem. No, on miał ponad 2 promile, ja nic nie miałem, tak jak już wam mówiłem. I on znowu ma na 500 złotowy. Wszyscy pracownicy medyczni byli, próbowali nawiązać z nim kontakt, pytali, czy chce pójść do karetki. On powiedział mnie, że nie, ale tak go do karetki zabrali, żeby mu nastawić odpowiednio bark, bo on przy tym upadku go sobie stłukł, niestety. Wypisali mu mandat 500 złotowy w radiowozie. Ja byłem tylko świadkiem, bo mnie zaprosili do środka na czas przyjazdu mojego taty. Podałem jednemu z policjantów numer telefonu mojego taty, żeby po mnie przyjechał. Dodatkowo on nie mógł tam zaparkować, musiał dojść, bo cały czas trwają tam roboty, prace przy linii tramwajowej. Dlatego nie mógł tam podjechać, dlatego zaparkował na parkingu jakieś kilkaset metrów dalej. Przyszedł do mnie na piechotę, odebrał mnie, policjanci pochwalili mnie, że odpowiedzialnie się zachowałem, wzywając tą pomoc. Tata niestety, jak to on jest trochę chory psychicznie, on mnie obwiniał za to, że ja jestem winny tego wypadku, mimo że było inaczej, że ja jestem miarę ostrożny w ciemności, zwłaszcza że wcześniej ćwiczyłem piętę na rowerze. Również po ciemku uważałem, wytężałem wzrok jak mogę, mimo że wzrok mam słaby, ale tak powinien brać na niego poprawkę. Mimo to uważam, że mam prawo jeździć na rowerze po ciemku, ponieważ mój wzrok tak, moje oczy i tak potrafią się rozszerzyć, potrafią rozszerzać źrenice w ten sposób, żebym widział dobrze w ciemności. Tak jak normalny, zdrowy człowiek widzi w ciemności. Co nie stanowi ode mnie żadnego problemu, żeby patrzeć przy mojej obniżonej ostrości widzenia, zwłaszcza że mnie okulary często spadają, muszę je sobie poprawiać, co automatycznie powoduje, że ta ostrość widzenia, jeżeli sobie okularów nie poprawię, jest gorsza.
To tata pożyczył rower miejski, bo on przyjechał samochodem, pojechaliśmy na rowerach do domu, natomiast on sam musiał jechać z powrotem tym rowerem miejskim, wypożyczonym. On wypożyczył tylko dla siebie, chciałbym zaznaczyć, że jechałem na swoim rowerze do domu. On odwiózł mnie do domu. Pojechaliśmy do domu, on wrócił po samochód, żeby oddać rower na miejsce, skąd go wziął. Natomiast mama też groziła mi, że dam ich pierdol, ale nie dała, ja na to nie pozwoliłem, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że mam wolność, że mam prawo do niebycia karanym, mam prawo do robienia tego, na co mam ochotę, nikt mnie za to nie ma prawa karać, jeżeli to nie jest przestępstwem. Ja się wykąpałem, wtedy wszyscy się jeszcze koronawirusa bali, nie tak, że teraz nie wierzą i zakażenia idą w górę. Poszedłem się wykąpać, to było dodatkowo przed maturą, maturę zdawałem w czerwcu tego roku, dlatego ważne było, żeby mi się nic nie stało, żebym sobie nie rozbił głowy albo ręki, szczególnie prawej, jestem praworęczny, żeby mnie to nie pozbawiło możliwości pisania na maturze długopisem. Bo lewą ręką byłoby trudno, to pismo byłoby najprawdopodobniej odwrócone. Bo tak jest, że człowiek, jak człowiek pisze ręką przeciwległą, nie od tej, którą ma sprawniejszą, czy lewą, czy prawą, no to pismo jest zawsze odwrócone. Odwrócone jak w odbiciu lustrzanym. I tak po tej przygodzie unikam jeżdżenia na rowerze. Po ciemku nie zdarzyło mi się jeszcze. Dni są coraz krótsze. Minęliśmy już równo noc 22 września. No i te dni będą coraz krótsze, a po zmianie czasu na koniec tego miesiąca, października, przestawiamy zegarki i dzień będzie trwał o godzinę krócej po południu. Po południu godzinę wcześniej będzie się po prostu ciemno robiło. Powiedzcie mi, czy wy lubicie jeździć na rowerze i czy mieliście takie przygody związane z właśnie jazdą na rowerze? Czy wam się taka przygoda niestety przydarzyła, nieszczęśliwa, wypadek z pijanym kierowcą, w którym wam się nic nie stało, albo wam się coś stało? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, ja je sobie poczytam. Niestety tutaj mamy 2 minuty jeszcze, bo udało mi się dojechać tutaj w 3 minuty, mimo że było mnóstwo zakrętów na drodze. No to przyjechałem przed czasem, o czym to miałem mówić. Zastanawiam się, jak sobie poradzę, jak będę chciał pojechać na rower, a będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa. No nie mogę popełnić tego błędu, o którym wam opowiadałem, że dusiłem się kiedyś tam, kiedy wybrałem się w deszczowy dzień, kiedy nagle się rozpadało, zaczęło lać, a ja byłem daleko od domu. Nie wiedziałem, jak wrócić, żeby mnie wpuścili do autobusu z tym rowerem, bo czasami kierowcy mają prawo do odmowy udzielenia podróży pasażerowi, który ma rower. Po co, skoro on może na nim jechać? I zajmuje to znacznie szybciej niż na piechotę. Zastanawiam się, albo będę jeździł w szubicę, albo sobie kupię taką, która nie przysłania całej twarzy, żeby nie kolidowała z kaskiem, bo jeżdżę w kasku dla bezpieczeństwa. I dlatego ta przyłbica by nie weszła. Miałem problemy z maską i okularami na rowerze, bo
one mi spadały. Zobaczymy, jak teraz będzie, kiedy mi się zachce wybrać się na wycieczkę rowerową. A ja jestem zadowolony z tego, że studia mi się zaczęły. Cieszę się też, że tak jest, że cały czas rozwijam swoje zainteresowania. Też w tym okresie. Bo mogę, bo pozwala, bo pozwala mi na to moja wolność środowiska, której trzeba żądać. Mieszkał u nas na gościu taki gość, który chory na głowę bardzo, który chodził pod parasolem cały czas, niezależnie od tego, jaka pogoda, czy padał deszcz, czy był upał, czy była słoneczna pogoda, to on śpiewał tak: trzeba żądać wolności osobistej. Ja się z nim w pełni zgadzam. Teraz. Rozszerzam swoją konstytucję, którą ostatnio pisałem. No, jesteśmy już w Gdyni. Jedziemy teraz dobrze znaną już wam zapewne ulicą. Tylko niestety bez trakcji, ponieważ zapomniałem tutaj dojść, ale ona nie jest potrzebna, skoro jadę autobusem silnikowym z wami. Tak więc ona nie jest potrzebna. Jak wygląda trakcja nowa dla wszystkich linii, przekonamy się przy innej okazji, na przykład na linii Z, planem NG312. Naprawdę rozwiniem, albo innej gdyńskiej linii, która gdyńskiej linii trolejbusowej, albo innej gdyńskiej linii autobusowej, która jeździ właśnie na trasie, po której także jeżdżą trolejbusy. Jedziemy na Kaczebuki, więc tak jak się orientuję, to będziemy jechali przez karabiny Tesco. Zerknijmy sobie na rozkład. Tak, będziemy jechać przez karabiny Tesco, jak tutaj widzicie. I standardowo ale jedziemy, kurczę, do Polifarmu. Niestety nikt mnie o tym nie poinformował, więc ja czym prędzej zmieniam ten kierunek na Polifarm. Pojedziemy na Polifarm właśnie. Nikt mnie o tym rzeczy nie poinformował, że jadę na Polifarm, a nie na Kaczebuki. Koło zajezdni PKM i PKT. Zobaczymy, jak się te mandaty będą sypać za zainteresowanie się do obostrzeń, które przecież są niekonstytucyjne. One zostały wprowadzone rozporządzeniem, które nie ma żadnej mocy prawnej, tego nie jest prawomocne i nikt nie ma prawa od nas wymagać noszenia maseczek w całej Polsce. Ale rząd mamy takie, jaki mamy, który łamie konstytucję, nasze prawa, ogranicza wolności obywatelskie, wprowadza głupie ustawy, które ograniczają wolność zwierząt. Na przykład ostatnio Piątka Kaczyńskiego zmusiła do protestów rolników, bo oni uważają, że ta ustawa chce ich zniszczyć ich rolnictwo, to co ich dziadowie, pradziadowie dokonali na roli, na wsi. Dlatego właśnie
wracają do tych rozporządzeń strasznych, które wprowadzają te kary, to jeżeli już się taką karę dostanie, to należy zgłosić to do sądu. On z dużym prawdopodobieństwem wam umorzy tą sprawę, jeżeli odmówicie mandatu, więc jeżeli możecie, odmawiajcie. Ale starajcie się nosić maseczki tyle, ile możecie. Albo pamiętajcie, jeżeli nie możecie, jeżeli macie problemy z oddychaniem, co wam uniemożliwia noszenie maseczki albo przyłbicy, to miejcie zaświadczenie zawsze przy sobie, ponieważ usprawiedliwienie się ustnie nie będzie już możliwe. Taka jest strategia tego okupacyjnego rządu pisowskiego. Niestety. Czy ja uważam, że należy się z tym zgadzać? Nie, nie, ponieważ ten rząd od 5 lat, od kiedy rządził, od kiedy wygrali wybory, najpierw prezydent Duda, a potem partia Prawo i Sprawiedliwość, z której prezydent Duda też się wywodził, wszystkie urzędy w państwie są już zagarnięte przez przez Prawo i Sprawiedliwość, no to to żyjemy w państwie bezprawia. Uważam, że nie powinno się takich obostrzeń wprowadzać. Rozporządzeniem, a ustawą, która już ma moc prawną, należałoby też wprowadzić stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej. To jest najlepsze wyjście. No i wprowadzać obostrzenie na mocy ustawy o tym stanie wyjątkowym. Bo wtedy to będzie miało moc prawną i będzie fair, i będzie prawomocne. I wszyscy będą zadowoleni, bo przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku, od kiedy rządzą, krytykują ich za ich podeptanie konstytucji, za łamanie prawa polskiego, podczas wprowadzenia tych ustaw, oni kiedyś staną przed sądem, chociaż boskim, jeżeli nie zdążą być ukarani tutaj na ziemi. Ale jeżeli będą żyli, no to przyjdzie następna władza, bo już PiS będzie tak słaby, nic nie trwa wiecznie, mówiłem, jeżeli będą mieli swoje 500 plus, swój program socjalny, jeżeli dalej będą, nawet jeżeli będą dali mi telewizję publiczną, nawet jeżeli księża, którzy się dali sprzedać, klerk, który dał się sprzedać tej władzy, będzie mówił takie rzeczy w kościołach, które nakłaniają parafian do głosowania w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość, to się działo podczas wyborów prezydenckich, że księża mówili: ja nie uczęszczam na mszę świętą, od kiedy rozpoczęła się pandemia, dokładnie od stycznia albo lutego, nie chodzę do kościoła. To nie byłem też w dniu wyborów prezydenckich, właściwie, żeby usłyszeć, ale i tak, żeby usłyszeć, co mówi ksiądz z ambony o ludzi, jaki to on jest zajebisty, jaki to jest fajny, jak na niego trzeba głosować, to ja i tak bym na niego nie zagłosował. Bo dla mnie ważne jest prawo, dla mnie ważna jest demokracja. Nie zgadzam się na to, co robi PiS, dlatego głosuję na Koalicję Obywatelską. Oddawałem głos w wyborach na Rafała Trzaskowskiego, ale to i tak nie pomogło. Mój głos nie miał tutaj wpływu na wynik tych wyborów prezydenckich. Mam pokazać dużo tego, bo chciałbym z tej perspektywy zrobić screena na pętli. Bo właśnie staje tak trochę, tak trochę z góry. Mm.
Fajnie jest na temu się wykonanie. Naprawdę. Fajnie wiedzieć, czemu mamy 2 minuty na dojazd, mimo że przystanek jest blisko, chociaż jeżeli nie złapie nas czerwony, no to będę w stanie to wybaczyć. Ale mamy zielone, no i jest to odstania trochę. Nie należy też ponadawać się manipulować przez telewizję, przez media, które mówią o koronawirusie straszne rzeczy, jak to nie straszny. Tak naprawdę nie trzeba się go tak bardzo bać, ponieważ większość ludzi przejdzie go bezobawowo. Nawet nie poczujecie, kiedy koronawirus was przyjdzie, jakoś się dostanie do waszego organizmu. Nawet może go nie poczujecie. I inni też go nie poczują, których wy zarazicie na przykład swoich domowników, z którymi mieszkacie. To właśnie ten wirus nie powinno być takiej zabawy z tym, że ta epidemia szaleje, że wszyscy mówią o tej epidemii, że wszyscy się boją. A ja pewnie nie trzeba się niczego bać. Zastanawiam się nawet, czy korzystać z windy, z zatłoczonej windy, której nie ma możliwości zachowania dystansu. Ci ludzie, którzy mieszkają w roku najprawdopodobniej nie mają koronawirusa, tylko nie widzę problemu, żeby z nimi się przykryć windą. Bo nikt mi tego nie zabroni. A tu jakiś wirus przyszedł, który ogranicza moją wolność, który ogranicza możliwości decydowania o tym, którą windą pojadę, jeżeli jest kilka. Ja tak właśnie uważam. To jest moje zdanie. Nie manipulujcie mną, proszę, bo ja się tak zmanipulować nie dam. No i to jest moje zdanie na ten temat. Zgadzacie się z nim, czy nie? Będzie znać w komentarzu. Pasażerowie, które usiedli, od razu wysiadają, nie jadą tylko jeden przystanek, bo takie są liczby i nie da się nagle zrobić zera, niestety. Dlatego oni wysiadają i siadają na miejsce starych pasażerów, pojawiają się nowi. Mam tutaj radio, z którego mogę sobie skorzystać. Tutaj mam wszystkie przełączniki do nagrzewania, do innych funkcji, dźwignie, prawdopodobnie hamulca ręcznego, monitoring, IBIS, głośnik, informacja, że nie można rozmawiać z kierowcą podczas jazdy, oraz tutaj mamy po lewej stronie mikrofon, żeby o czymś poinformować pasażerów. Jeżeli coś by się działo na pokładzie, na przykład można przypomnieć głosowo o obowiązku zakrywania twarzy w środkach publicznego transportu, zwłaszcza teraz, kiedy jest w żółtej strefie Gdańsk, Gdynia, dalej będzie, nic się w tej kwestii nie zmieniło.
zgodnie z najnowszym rozporządzeniem bezprawnym. Teraz trzeba z tym żyć, dopóki ktoś nie powie rządzącym, że to jest niesprawiedliwe, że oni takie obostrzenia wprowadzają, że to jest łamanie konstytucji, naszych praw obywatelskich, praw człowieka itd. Zastanawiam się, czy w takim przypadku, kiedy jeden pasażer wysiada, muszą kartrynie otworzyć wszystkie drzwi. Otworzy tylko drugie. Ta pasażerka sobie nimi wysiadła. Zastanawiam się też, czy gry obowiązują te wytyczne dotyczące podjeżdżania i podjeżdżania pod wiatę i do podjeżdżania pod samą wiatę, jeżeli można ani dalej, ani za blisko. Oraz maksymalnych odchyleń półminutowych w każdą ze stron, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Zastanawiam się nad tym. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Tymczasem już chyba dojeżdżamy do Polifarbu, to jest gdzieś tu. Drzwi niestety zapomniałem zamknąć. O, ostatnio wrzucony Polifarb po lewej stronie będziemy. Tylko skręcę, już to widzę na strzałeczce nawigacyjnej. Zjeżdżamy w prawo na pętlę Polifarb przy ulicy Chmaszczyńskiej prowadzącej do Chmaszczyna przez tą miejscowość, żeśmy ostatnio jechali na gdzie to było? Na linii 50 może? Nie pamiętam. Teraz piszę od razu wariant Sopot Reja, czyli trzeci. Zamykam drzwi. No i pasażerowie czekają na mnie po drugiej stronie ulicy. Tutaj tak wykręcamy ostro, trochę tylko ostrzej. Zwłaszcza autobusem przygubowym, to jest trudne do wykonania. Okej, przyjechałem. Wyłączam silnik, niech autobus sobie trochę odpocznie. Robię screena z tego konta, tak jak już powiedziałem parę razy. No i to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. W komentarzach odpowiedzcie na te pytania, które zadałem w czasie całego odcinka. No i ja wam jeszcze raz dziękuję. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, to mnie bardzo motywuje do robienia kolejnych materiałów o komunikacji miejskiej.
w Gdyni, w Trójmieście ogólnie oraz coverów gitarowych. Niedługo jakiś planuję nagrać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie po raz trzeci. Dziękuję Wam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ile będzie tylko tych podziękowań. No i cześć. Trzymajcie się. Nara.